niedzielę 25 listopada w hali sportowej Kotwica w Praszce odbyły się czwarte Mistrzostwa Powiatu Oleskiego Ludowych Zespołów Sportowych w halowej piłce nożnej juniorów o Puchar Starosty Oleskiego. W turnieju wzięło udział 7 zespołów. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy, gdzie rozgrywały mecze każdy z każdym. Z każdej grupy do dalszych gier awansowały po 3 najlepsze zespoły. Druga faza turnieju odbywała się systemem pucharowym. W czwartych Mistrzostwach Powiatu Oleskiego LZS-ów w halowej piłce nożnej juniorów pierwsze miejsce zajęła drużyna LZS Radawie, drugie miejsce LZS Ligota Oleska, trzecie miejsce LZS Rudniki, czwarte miejsce LZS Bugaj Nowy, piąte miejsce LZS Wichrów, szóste miejsce Pogoń Pludry, siódme miejsce Budowlani Strojec. Najlepszym bramkarzem turnieju został Bartłomiej Nikiel, LZS Wichrów. Najlepszym zawodnikiem Tomasz Stadnik, LZS Radawie, a królem strzelców Mateusz Barowski, LZS Radawie, 10 bramek.